Dzień dobry, z tej strony Łukasz Zwoliński. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania bajki zatytułowanej Przeszkoda w postaci własnego ja. Jest to bajka perska. Kiedy pytano wielce czcigodnego mędrca, jaka jest największa przeszkoda, którą człowiek musi pokonać, aby móc kroczyć drogą mądrości, odpowiadał: on sam. Najtrudniej pokonać własne ja. A kiedy go pytano, jak do tego doszedł, odpowiadał, że nauczyło go tego zwierzę. Zobaczyłem kiedyś psa, mówił, który umierał z pragnienia, chociaż znajdował się na samym brzegu rzeki. Widział bowiem w wodzie swoje odbicie i brał je za drugiego psa. Szczekał, potem uciekł, nie napiwszy się wody, bo miał przed sobą obraz tego drugiego osobnika z obnażonymi kłami. W końcu jednak z powodu pragnienia stracił wszelkie zahamowania. Rzucił się do wody, a wtedy drugi pies, który stał na przeszkodzie, zniknął. Perski poeta mówi, że aby osiągnąć mądrość, trzeba wyjść poza własne ja. Wyjść poza swoją osobę, swoje namiętności, swój egoizm. Zapominając trochę o sobie, otwieramy się na innych. To jest pierwszy etap na drodze do mądrości. Ale czy trzeba całkiem o sobie zapomnieć? Nie, na pewno nie. Byłoby to poszukiwanie świętości, ale miałoby to też w sobie coś takiego nieludzkiego troszkę, dziwnego. No, może ktoś z was zamierza zostać świętym i zupełnie wyrzec się własnej osoby? Oczywiście ma prawo. Perski poeta przytacza tę parabolę. Był to poeta o imieniu Attar. To wielki suficki mistyk. Ten tekst ma więc dla niego drugi sens. Trzeba zapomnieć swoje ja, by zbliżyć się do Boga. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy poszukiwali w tej historii innych znaczeń, naszych znaczeń.